Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na 17. już spotkaniu z mistrzynią, bo dzisiaj mistrzynią z referatem będzie pani profesor Beata Morzejko z Centrum Badań Memlingowskich z Uniwersytetu Gdańskiego i przybliży nam problematykę związku z kobietą w średniowiecznym Gdańsku z takim pytaniem, czy zawsze w cieniu mężczyzn. Zanim oddamy głos pani profesor, bardzo proszę pana profesora Cezarego Kukle o przedstawienie sylwetki pani profesor. Dzień dobry państwu. Ja dołączam się do ciepłych słów przywitania pani profesor i naszych słuchaczy wypowiedzianych przez prezesa Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego pana doktora Wojciecha Walczaka, no ale moim zadaniem jest przedstawienie właśnie sylwetki naszej mistrzyni, czynię to z ogromną radością. Pani profesor doktor habilitowana Beata Morzejko jest przedstawicielką gdańskiego środowiska naukowego, gdańskiego środowiska historycznego, które było budowane, które powstawało właśnie w tym mniej więcej samym czasie, jak środowisko białostockie, więc jesteśmy troszkę równolatkami. Pani profesor studiowała historię na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, obroniła pracę magisterską w 1992 roku. Praca magisterka i talent młodej dziewczyny, młodej adeptki był chyba bardzo taki wyrazisty dla wszystkich pracowników, dla ówczesnej dyrekcji Instytutu Historii, bo tuż po zakończeniu studiów otrzymała propozycję pracy w Instytucie Historii, podjęła i cała kariera naukowa i dalsze zatrudnienie, choć oczywiście pani profesor pracowała też i w innych jeszcze uczelniach, ale jest związane z Uniwersytetem Gdańskim. Tutaj właśnie w Instytucie Historii obroniła pracę doktorską w 1997 roku. Kilka lat później zdobyła stopień doktora habilitowanego, no a ukoronowaniem, jak to zawsze jest w przypadku samodzielnych pracowników, było otrzymanie z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora i ten tytuł pani profesor otrzymała w roku 2016. Ja myślę, że pani profesor ma wiele pól działalności, wiele pól swoich zainteresowań. Przede wszystkim była wierna swojemu środowisku. To środowisko doceniało zaangażowanie pani profesor w wielu obszarach. Świadczy o tym najlepszy fakt, że była dwukrotnie wybierana na senatora Uniwersytetu Gdańskiego, była członkinią Komisji do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego i ma też w swoim życiorysie takie potężne zaangażowanie, dzisiaj zapewne będziemy tego świadkami, również na rzecz jak gdyby równowagi płci, nie tylko w badaniach, ale właśnie w tych strukturach akademickich. Pani profesor jest, jak tutaj pan doktor Walczak powiedział, od niedawna również dyrektorem prestiżowego, to chciałbym podkreślić z całą mocą, Centrum Badań Memlingowskich na swojej macierzystej uczelni. Specjalizuje się w późnym średniowieczu, we wczesnej nowożytności szeroko rozumianych dziejów Gdańska, Prus królewskich, mieszczaństwa. W jej dorobku, który jest bardzo obfity, bo liczy prawie 200 prac naukowych, znajdujemy książki, znajdujemy monografie, pozwolę sobie przytoczyć tytuły, przynajmniej trzech: Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim średniowieczu w Gdańsku, wydana w Gdańsku w 1998 roku. Sześć lat później pojawiła się znakomita książka Czynsz Gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów 1468-1516. No i wreszcie książka, która zdobyła też jej sławę taką międzynarodową, tytuł w języku polskim Peter von Danzig, Dzieje Wielkiej Karaweli 1462-1475. Książka między innymi tłumaczona na język angielski, wydana w prestiżowym wydawnictwie Brill. Pani profesor ma również
potężne obszary takiej działalności pozauniwersyteckiej. Jest uznaną badaczką i bardzo mocno angażuje się w szereg imprez dotyczących aktywności na polu muzealnictwa. Zasiada w wielu gremiach naukowych. W Gdańsku między innymi jest członkiem Komitetu Wiedzy Gdanopolii, Internetowej Encyklopedii Gdańska, jest wiceprzewodniczącą Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku, no i proszę Państwa, jest też wiceprzewodniczącą Rady Muzeum Gdańska, a więc wszyscy dostrzegają talent i doświadczenie poparte tymi licznymi pracami pani profesor Beaty Morzejko, a ja dodałbym rzecz, którą troszkę mogliśmy obserwować, będąc ze studentami na wybrzeżu i korzystaliśmy, tak powiem, z uprzejmości, gościnności pani profesor Beaty Morzejko, naszej dzisiejszej mistrzyni, no jest ogromnie otwarta dla studentów, dla doktorantów, nie boi się odpowiedzi na trudne pytania, a jednocześnie mówi z pasją, mówi ze swadą. Jestem przekonany, że dzisiejsza mistrzyni zaprezentuje kapitalny nam wykład i wszyscy słuchacze będą zadowoleni. I zapraszam serdecznie panią profesor do wygłoszenia wykładu. Przede wszystkim panie profesorze, dziękuję za te wszystkie przemiłe słowa. Siedzę cała zarumieniona, a bardzo dziękuję panu profesorowi Cezaremu Kuklo za zaproszenie na ten prestiżowy wykład i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że mogę w tej inicjatywie uczestniczyć. Ale przechodząc już do wykładu, proszę Państwa, tytuł, który zaproponowałam, to Kobieta w średniowiecznym Gdańsku, czy zawsze w cieniu mężczyzn? Spróbuję Państwu na to pytanie odpowiedzieć, a może zostanie nam jakiś jeszcze domysł, zawieszenie. Wykład jest 45-minutowy, także o pewnych sprawach będę odsyłała Państwa do tekstu, bo wiem, że też taki tekst jest przez Uniwersytet w Białymstoku przygotowywany na rok przyszły, o ile się nie mylę. Może pierwsze takie krótkie zastrzeżenie, które chciałabym tutaj wprowadzić, zanim przejdę do samego już głównego tematu, że pod względem chronologii będę się koncentrowała na czasach, kiedy Gdańsk już podlegał władzy krzyżackiej. Przypomnę tylko, że stało się to w roku 1308 i trwało do 1454 roku, a z kolei później oczywiście po wojnie 13-letniej, czy w trakcie wojny 13-letniej, Gdańsk stał się miastem poddanym królom polskim, zawsze tak to podkreślał. Pewne zmiany nastąpiły, choć one ze względu na życie mieszkańców miasta, elit miasta, może na pierwszy rzut oka, na pierwsze wrażenie nie były tak gwałtowne, nie były tak szybkie. No bo oczywiście mamy tu do czynienia z ludnością, która przybyła do Gdańska po 1308 roku, już w tym okresie krzyżackim, z różnych terenów Niemiec, a w związku z tym używała języka dolnoniemieckiego, języka zwanego językiem również Hanzy i miała imiona i nazwiska niemieckie, modliła się i pisała w języku niemieckim, o ile były to oczywiście te warstwy bardziej wykształcone. No i może to jest właśnie, myślę, istotne, żeby widzieć te różnice, choćby na przykład między Gdańskiem a Krakowem, gdzie już powoli następowała polonizacja mieszczan krakowskich, tak w Gdańsku ciężko i trudno o tym powiedzieć, tak żebyście Państwo się nie dziwili, że będą tu właśnie imiona i nazwiska brzmiące niemiecko, po prostu niemieckie imiona i nazwiska. Ale co ważne, w okresie panowania Jagiellonów poddani z Gdańska podkreślali, poddani z Danzig podkreślali, że są wiernymi poddanymi, poddankami, poddanymi królów polskich i bardzo cieszyli się również później z przywilejów, jakie nadał miastu król Kazimierz Jagiellończyk. Jakie to było duże miasto, to o którym właśnie chcę mówić? To było miasto liczące po drugiej połowie XV wieku między 30 do 35 tysięcy, to oczywiście są dane szacunkowe, ponieważ nie dysponujemy żadnymi spisami demograficznymi, które nam by tę liczbę jakoś dawały nam jako dokładną tą liczbę.
uprawniały nas do tego, żeby powiedzieć, że to było 30 czy 35 tysięcy. Generalnie patrząc na średniowieczne społeczeństwa, no to wiemy, że oczywiście składały się one zarówno z kobiet, jak i mężczyzn i wreszcie dzieci. I również taka ogólna nasza wiedza pozwala nam powiedzieć, że w Europie Zachodniej, do której Polska też przecież należała i Wielkie Księstwo Litewskie, to ta zachodnia Europa, Europa łacińska, wyraźnie wyróżniała mężczyzn, choćby od czasów nawet monarchii Franków, wprowadzała po prostu decyzję, że tron dziedziczymy w linii męskiej i kobiety od tego dziedziczenia są odsunięte. Oczywiście mamy całą masę wyjątków, jak zwykle, które pokazywały, że możliwe było obejmowanie tronu przez kobiety, choćby jako regentki, wdowy, kiedy mogły sprawować władzę, i całkiem wyjątkowo dochodziło do sytuacji, że to kobieta miała decydujący wpływ na politykę. A zatem jak było w średniowiecznym mieście, w takim mieście portowym, mieście należącym do Związku Hanzatyckiego? Może parę słów wypadałoby powiedzieć na temat źródeł. Przede wszystkim w moich badaniach korzystam ze źródeł pisanych. Są to źródła na ogół w większości niepublikowane, a więc źródła archiwalne, pochodzące przede wszystkim z Archiwum Państwowego w Gdańsku, ale również sięgam w moich badaniach do Archiwum Państwowego w Toruniu, a także do archiwów zagranicznych, bo wiadomo, że na przykład ludzie listy piszą i że takie listy trafiały, średniowieczne listy trafiały do różnych archiwów, do różnych miast, a zatem zachowały się też w archiwach europejskich. Oprócz źródeł pisanych, do których, tak jak mówiłam, należały listy, dokumenty, czy po prostu księgi ławnicze, albo księgi radzieckie, albo księgi rachunkowe, a takie w Gdańsku zachowały się całkiem licznie, zwłaszcza dla okresu drugiej połowy XV wieku, czyli właśnie tych czasów już, powiedzmy, zwierzchności polskiej, to oprócz tych źródeł również sięgnęłam do źródeł ikonograficznych, ponieważ ikonografia dostarcza nam informacji przede wszystkim o elitach żyjących w mieście Gdańsku. I tu już na pierwszym slajdzie, który się nam tutaj wyświetla, widzicie Państwo fragment takiego ołtarza z kościoła Najświętszej Marii Panny. Kościół Najświętszej Marii Panny, kościół mariacki w Gdańsku, to kościół najzamożniejszych mieszczan patrycjuszy. I w tym kościele znajdowała się kaplica ferberów, a w niej dwa zamówione przez patrycjuszy ołtarze. Ołtarz, tak zwany mały ołtarz ferberów i duży ołtarz ferberów, będę jeszcze o nim mówiła. Mamy tu właśnie również sportretowane kobiety. Jest to ołtarz pochodzący z końca XV wieku, czyli ikonografia. Naturalnie pewnych informacji co do wieku życia ludzi w średniowieczu dostarczają nam wykopaliska, badania archeologiczne prowadzone licznie w Gdańsku, no ponieważ po 90 roku są tu liczne, XX wieku oczywiście, są tu liczne badania, inwestycje, a zatem zawsze idą badania archeologiczne. I choćby publikacja pani doktor Aleksandry Puło pokazuje nam, jak można badać te doczesne szczątki na cmentarzyskach w Gdańsku, choćby w okolicach, badania archeologiczne prowadzone w okolicach klasztoru dominikanów pod wezwaniem świętego Mikołaja, gdzie podano badaniom już o charakterze antropologicznym kości, pozostałości po mieszkańcach dawnego Gdańska. Ale do tego jeszcze przejdę. Trzeba przede wszystkim podkreślić, że Gdańsk jako miasto składał się z takich trzech, za czasów krzyżackich, trzech aglomeracji. Mianowicie z Starego Miasta, z Kościołem Świętej Katarzyny, zlokowanego przez krzyżaków Młodego Miasta, z Kościołem Świętego Bartłomieja i z tak zwanego głównego, czy też inaczej lokowanego na prawie resztat miasta, głównego miasta, z Kościołem Mariackim. Właśnie dla tych z Państwa, którzy odwiedzali Gdańsk,
i wiedzą mniej więcej, że to są okolice ulicy Długiej, ulicy Mariackiej, ulicy Piwnej, Szerokiej, czyli takiej najbardziej reprezentacyjna obecna część miasta. Wszystkie te trzy miasta posiadały swój samorząd, to znaczy, że miały swoich burmistrzów, swoich rajców i swoich ławników. I dopiero decyzją króla Kazimierza Jagiellończyka, zresztą na prośbę mieszkańców, a w zasadzie patrycjatu głównego miasta, te trzy aglomeracje zostały połączone pod władzą jednej rady i jednej ławy. Młode miasto zostało w czasach wojny 13-letniej przez samych mieszkańców rozebrane, a mieszkańcy młodego miasta przesiedleni na teren starego głównego miasta. Natomiast główną władzę objął nad miastem objęła rada, dotychczasowa rada głównego miasta. Miasto w Gdańsku, i to jest istotne ze względu na pozycję kobiet w mieście, w mieście obowiązywało prawo chełmińskie. I wedle tego prawa chełmińskiego kobiety miały nieco inną sytuację niż, czy znajdowały się w nieco innej sytuacji niż mężczyźni. Przede wszystkim kobieta występująca przed sądem musiała posiadać swojego plenipotenta, swojego przedstawiciela męskiego, mężczyznę, który był wyznaczany albo, jeżeli ona była panną, przez jej ojca, jeżeli ojciec nie żył, to przez starsze rodzeństwo, przez brata bądź jakiegoś po prostu mężczyznę z rodziny. No jeżeli była mężatką, to mąż wyznaczał jej takiego właśnie przedstawiciela. I oczywiście taki przedstawiciel był zobowiązany do jak najlepszego reprezentowania i w sądzie, ale ona jakby nie zabierała przed sądem, nie miała przed sądem własnego głosu, tylko ktoś za nią referował sprawy. Oczywiście trzeba też podkreślić, że prawo chełmińskie to jest prawo przede wszystkim adresowane do najzamożniejszej elity miasta, do rodzin patrycjuszowskich, które gdzieś szacuje się na około kilka procent w stosunku do całej aglomeracji. Bardzo dobrym przykładem tej nieobecności kobiety w sądzie jest tablica dziesięciorka przykazań. Ja będę się do niej dzisiaj odwoływała kilkakrotnie przynajmniej. To jest tablica, która została zamówiona przez gdańszczan w końcu XV wieku, jeszcze przed reformacją, do kościoła mariackiego. Artysta jest nam nieznany. Prawdopodobnie jednak pochodził gdzieś z zachodniej Europy i przedstawił historię dziesięciu przykazań. Po lewej stronie zawsze dla patrzącego pokazywał anioła i pokazywał, tak masz postępować zgodnie z przykazaniami, a po prawej stronie tak nie czyń. I oczywiście tutaj jest nawiązanie do przykazania, które mówi, by nie brać imienia Pana Boga na daremno. Diabeł już od razu nam pokazuje, że mamy tu do czynienia z łamaniem przykazania i ta scena jest pokazana w sądzie. Przy ławie siedzi sędzia, klęczy, przed ławą klęczy mężczyzna, który składa przysięgę. No i właśnie często w tych przysięgach wiemy, że przysięga na święty krzyż i wzywa imienia Boga i czasami czyni to nadaremno. Ale interesują nas te dwie panie, tu specjalnie dałam jeszcze taką niebieską strzałkę, dwie panie, które wyraźnie stoją poza sądem, o czymś rozmawiają. Jedna z pań w tym wysokim białym czepcu przygląda się, tak jakby chciała wejść do tej sali sądowej, ale tam dla niej miejsca nie ma. One są wyraźnie poza obrębem właśnie tej sali sądowej, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie artysta pokazał pewną rzeczywistość zawartą również w prawie chełmińskim, które mówiło wyraźnie właśnie o tym, że kobiety w sądzie z patrycjatu są reprezentowane, powinny być i muszą być reprezentowane przez mężczyzn.
I również mamy takie zapiski sądowe, które znajdują się w księgach ławniczych. Księgi ławnicze, które poddałam analizie, to jest księga z lat 1466-1476 i tu przykładowa zapiska, gdzie tutaj posłużę się moimi notatkami. Zapiska sądowa, gdzie w 1466 roku, już od razu na jednej z pierwszych kart, to jest sam początek księgi, wymieniona zostaje Elizabeth, określona jako żona Hermana Szpejgen, występująca przed sądem ławniczym pod opieką Hansa Szperys. Czyli po prostu jest oczywiście wymieniona w źródle pisanym, ale później już relacja pochodzi od tego opiekuna. Te nierówności i pewne pozostawianie w cieniu mężczyzn są widoczne na przykład w artykule 76 Księgi V Prawa Chełmińskiego, który stanowił jasno, że nie ma możliwości, by kobieta wygrała sprawę o pieniądze z mężczyzną. Artykuł zatytułowany O skardze i roszczeniu kobiety stwierdzał, jeżeli kobieta skarży mężczyznę o pieniądze, to prędzej on wygra niż ona. Żadna nie może bowiem wygrać sprawy o pieniądze z mężczyzną. Innymi słowy, ustawodawca nie przewidział równości prawnej kobiet i mężczyzn w takim mieście jak średniowiecznym Gdańsku. Oczywiście prawo chełmińskie nie tylko w średniowiecznym Gdańsku obowiązywało, również w innych miastach, Prusach. A takiej nierówności doświadczyła przedstawicielka możnego i wpływowego rodu von der Becke, Margaret, która była mniszką, była żeńską przedstawicielką tego potężnego gdańskiego rodu, została jako najmłodsze dziecko wysłana, bodaj 11 rodzeństwa, wysłana przez rodziców do klasztoru benedyktynek w Toruniu. I to jej rodzice ufundowali w gdańskim kościele Najświętszej Marii Panny kaplicę 11 tysięcy dziewic. I było to miejsce zarówno pochówku, jak i komemoracji członków tej rodziny. I w 1466 roku bratanek Margaret, Dawid von der Becke, był zadłużony. W związku z tym postanowił zastawić kaplicę przedstawicielowi innej rodziny, zamożnemu Filipowi Bischoffowi, o którym jeszcze będę mówić. I ostatecznie ta kaplica miała przejść ewentualnie za długi w ręce Filipa Bischoffa. Zresztą tam było już od początku wiadomo, że Dawid nie będzie w stanie spłacić swojego długu. I wówczas Margaret zaprotestowała. Przygotowała w Toruniu taki instrument notarialny, którym przypominała, że prawo do tej kaplicy należy również do niej. Ale w świetle prawa chełmińskiego niestety sąd oddalił tej skargę, mimo że po prostu ona upominała się o pamięć rodzinną, bo trzeba pamiętać, że w takiej kaplicy po prostu przypominano, modlono się za członków tej właśnie rodziny von der Becke. Bardzo ciekawym źródłem do poznania historii zamożnych, średniowiecznych gdańszczan oraz gdańszczanek są testamenty. Tych testamentów w Gdańsku nie zachowało się zbyt wiele. No jeżeli porównamy to do Lubeki, gdzie mamy ponad 3000 testamentów, to możemy tylko westchnąć i żałować jako badacze i badaczki, że w Gdańsku jest zaledwie około ponad 100 takich testamentów i tu też właściwie zachowanych jako takie skrócone wpisy do księgi ławniczej, no ale z drugiej strony jest już to na tyle obfity materiał badawczy, że pewne ostrożne wnioski możemy wyciągnąć. I tu właśnie pewna jeszcze może uwaga, że w Gdańsku w odróżnieniu na przykład od Krakowa obowiązywała sukcesja flandryjska, czyli ona zakładała, że istnieje wspólnota majątkowa małżonków, co miało ogromne konsekwencje dla prawnej sytuacji kobiet w takim mieście właśnie jak Gdańsk, ponieważ
Wspólnota majątkowa polegała na tym, że wraz z zawarciem małżeństwa majątek obojga, żony i męża, tworzył jedną całość. Następnie ten majątek ulegał podziałowi w momencie śmierci jednego z małżonków i to prawo zakładało, że majątek zarówno ruchomości, jak i nieruchomości muszą być po prostu podzielone na dwie równe części. Jedną obejmował wdowiec lub wdowa. Pozostałe części były dzielone między pozostałych, pozostała część była dzielona pomiędzy pozostałych spadkobierców. Czyli w tym momencie, proszę Państwa, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kobieta nie musi opuszczać swojego domu po śmierci męża, tylko może w tym domu pozostać. Pozostają jej nie tylko w takim razie nieruchomości, ale także nieruchomości. I właśnie tu podaję Państwu, tu nam towarzyszą te dwie panie z rodziny Ferberów, tak jeszcze dla podkreślenia, ale testamenty. Co jest w tych testamentach? No tu dałam taki przykład testamentu, w którym Nikolas Ginter i jego żona spisują testament. Opiekunem Barbary jest Georg Fleiss, który jednocześnie jest wykonawcą testamentu. I te testamenty, jak Państwo widzicie, one nie są zbyt, niestety nie są zbyt szczegółowe. Po prostu się stwierdza, że wszystkie dobra, klejnoty i ubrania będą przedmiotem dziedziczenia, zapisanych wzajemnie. To samo dzieje się w kolejnym testamencie. Tu z kolei Elizabeth jest pod opieką Hansa Hase. To też taka bardzo ciekawa postać, ponieważ tej drugiej zachowanej księdze ławniczej Hans Hase był opiekunem co najmniej kilkunastu kobiet. Zresztą myślę, że to byłyby ciekawe badania nad właśnie tym, kto zostawał opiekunem. To jeszcze takie badania przed nami. Ja mam nadzieję cały czas, że komuś będę mogła powierzyć tego typu badania. Ale on znowu, tutaj z kolei Elizabeth zapisuje swojemu mężowi 1/4 majątku, klejnoty i ubrania. Prawie mówiących o testamentach mówiło się właśnie o zapisie przynajmniej 1/4 majątku, czego nie można pomniejszyć, można zapisem powiększyć. Kolejnym bardzo ważnym punktem prawa związanego z testamentami była tak zwana gerada, czyli i o geradzie mówimy zarówno w prawie chełmińskim, jak i w prawie magdeburskim, czyli to jest rodzaj takiego wyposażenia, z którym żona przybywa do domu męża. W tym wyposażeniu są sprzęty domowe, kuchenne, różne miski, dzbanki, garnki, czy wszystko to, co kobiecie potrzebne w kuchni. A oczywiście ona nie musi jako patrycjuszka na przykład sama gotować, może mieć służącą, ale sprzęt powinna taki ze sobą mieć. Łóżko, bieliznę pościelową, różnego rodzaju srebrne przedmioty, klejnoty osobiste odziedziczone po matce, babce, prababce, często po prostu z pokolenia na pokolenie i bardzo wyraźnie podkreślano, że jest to ta część majątku kobiety, która może być tylko dziedziczona przez inne kobiety później. Nawet jeżeli ona nie ma córek, to one później przechodzą na krewne, jej wszelkie krewne. Tutaj macie Państwo właśnie powiedziane o tych sprzętach domowych, miskach, dzbankach, garnkach i tak dalej. I pewnie część z tego zapisu stanowiła również gerada. Czasami ta gerada była wymieniana w gdańskich testamentach, wskazywano, co w niej było. Czasami po prostu jest określenie geraten, czyli właśnie gerada. Taki rodzaj zabezpieczenia kobiety, i również później możliwość przekazania jej przez nią tego majątku, tej części majątku swoim córkom, wnuczkom albo siostrzenicom, bratanicom, w każdym bądź razie poszukiwaniu żeńskich krewnych. Jeżeli obserwujemy życie takich średniowiecznych mieszczan gdańskich, no to
Tutaj też nie mamy jakichś bardzo dokładnych badań, danych demograficznych, ale dzięki badaniom choćby pana profesora Joachima Zdrenki nad Patrycjatem Gdańskim, wiemy, że mężczyźni zawierali z rodzin patrycjuszowskich, zawierali związki małżeńskie w wieku około 29 lat, przed 30, no a żony były mniej więcej o 10 lat młodsze. Przy czym bardzo często w rodzinach patrycjatu działo się tak, że oczywiście no, nie kończyło się na pierwszym małżeństwie. Pierwsza żona umierała po urodzeniu kilkorga, czasami kilkanaściorga dzieci, i wtedy mężczyzna wchodził w następny związek małżeński, i właściwie dopiero trzecia żona, dużo, dużo młodsza, niekiedy zostawała wdową. Tu chciałam Państwu pokazać taki przypadek właśnie związany z jedną z najzamożniejszych rodzin, bardzo ciekawą zresztą rodziną. Ona też jeszcze czeka na szersze badania. Już pewne badania nad herbem tej rodziny podjęła pani doktor, moja uczennica, pani doktor Ewa Bojaruniec-Król. Ale rodzina Ferberów przybyła do Gdańska pod koniec XIV wieku, już jako zamożna rodzina. Niemniej jednak bardzo szybko doczekała się, czy też wypracowała, uzyskała urząd burmistrza, czyli najwyższą godność w mieście, na głównym mieście. I właśnie tutaj przykładem jest Johann Ferber, który poślubił około 10 lat młodszą Barbarę z rodziny Tannenbergów. Związki były oczywiście małżeńskie aranżowane i ważne było, że zawierały te związki małżeńskie między sobą rodziny patrycjuszowskie, to rodziny powiązane urzędniczo. Także można tu prowadzić bardzo ciekawe badania prozopograficzne. Ona urodziła co najmniej 11 dzieci, które są to synowie 10 synów sportretowanych po lewej stronie tego ołtarza, małego ołtarza Ferberów, i tylko jedną córeczkę, która tu jest pokazana na tym prawym skrzydle. Panie, jak widać, są bardzo modnie ubrane, jak no, bardzo, bardzo zamożne patrycjuszki w czerwone suknie podbite futrem. Takie suknie były zarezerwowane w Gdańsku, było specjalne prawo, które mówiły, że tylko patrycjuszki mogą używać właśnie takiej czerwieni i nosić takie suknie podbite futrem. Oczywiście było je na to stać. I ta rodzina jest o tyle ciekawa, że z pokolenia na pokolenie, od końca XIV wieku do XVIII wieku, niemalże do rozbiorów, miała w każdym pokoleniu burmistrza i dopiero utraciła władzę w mieście, i to jest najlepszy przykład o kobietach w cieniu mężczyzn, utraciła władzę w mieście, bo w ostatnim pokoleniu urodziły się tylko córki. No i oczywiście nie mogły sprawować urzędu burmistrza. Jest to też o tyle ciekawa rodzina, że w czasach reformacji przeszła z katolicyzmu na właśnie wyznanie protestanckie, ale ze swojej kaplicy nie usunęła wizerunków, dbała o pamięć, nie usunęła wizerunków ani z małym ołtarzem, ani z dużym ołtarzem Ferberów. Mamy inne również przykłady mężczyzn z rodzin patrycjuszowskich, którzy zawierali związki małżeńskie więcej niż raz oczywiście owdowieniu. Tak działo się w wypadku wybitnego burmistrza gdańskiego Filipa Bischoffa, tego, który właśnie wygrał spór o kaplicę, i w tej kaplicy, co ciekawe, została pochowana jego trzecia żona. Sam Filip kazał się pochować w klasztorze cystersów w Oliwie. Jeżeli chodzi o badania antropologiczne, o których wspomniałam, tutaj odwołuję się do ustaleń pani Aleksandry Pudło. Ona z kolei badała właśnie te szczątki z terenu Starego Miasta, czyli okolic Świętego Mikołaja,
I tam wyraźnie są przebadane 415 szkieletów, w tym 103 kobiecych. Tam wyraźnie widać tą różnicę, że kobiety do pewnego momentu życia umierają wcześniej, no ze względu przede wszystkim, to nie jest zresztą, to my doskonale wiemy, że to nie tylko przykład średniowiecza, ale też epoki nowożytnej, czyli cała opieka nad położnicą, wszelkie komplikacje porodowe tutaj decydowały. Bo powiedziałam, że małżeństwa były aranżowane i koniecznie, choć czas tutaj biegnie nieuchronnie, chciałabym powiedzieć o jednej bardzo ciekawej, a właściwie dwóch króciutko ciekawych historiach, kiedy jakby dzieci, a również kobiety wyrwały się jakby z tego nakazu, z tej decyzji rodziców o tym, za kogo wyjść za mąż, z kim się ożenić. No i mamy taką swoją troszeczkę historię gdańską, podobną do historii szekspirowskiej Romeo i Julia, ale przepraszam, nie z tak złym zakończeniem, czyli nie ze śmiercią bohaterów. Natomiast historia też jest dość smutna. Mianowicie przedstawiciel właśnie tej rodziny, syn Johanna Ferbera, najmłodszy z jego synów, Maurycy Ferber, jako 16-latek, idzie na wesele i na tym weselu poznaje młodziutką Annę Pilman, o 2 lata od niego młodszą, 14-latkę. I po tym weselu para oświadcza, że się sobie zakochali i że chcą wziąć ślub. Problem polega na tym, że ich rodzice, czy ich przedstawiciele, ich opiekunowie należą do dwóch zwaśnionych rodzin, tak jak Capuleti i Montecchi u Szekspira. Rodzina Ferberów nienawidzi się z opiekunami Anny Pilman, Zuchtenami i Felsztetami i dochodzi do tak zwanego sporu małżeńskiego. Anna Pilman ma odziedziczyć około 20 tysięcy florenów, co stawia ją na samym topie, jako najbogatszą pannę w mieście, i od razu pada oskarżenie ze strony jej opiekunów, że Maurycy chce ją poślubić dla majątku. Na co Johann Ferber w takiej sprzeczce w kościele odpowiada, że swoją żonę wziąłem za 1000 florenów, to i Annę Pilman weźmiemy tylko za tyle. No, sprawa kończy się sądownie. Właściwie Maurycy nie godzi się z odmową, jedzie do Rzymu. Z tego Rzymu przysyła jakieś dowody miłości Anny, czyli fragment wyciętej sukni. No, proszę Państwa, to materiały są bardzo bogate. Ja tu bardzo się męczę, skracając tę opowieść, ale nadają się na film. Jak ja to opowiadam w szerszej wersji moim studentkom i studentom w Gdańsku, nie tylko, wszyscy mówią, że to jest gotowy scenariusz filmowy, bo tam są opowieści, no może nie płaszcza i szpady, ale bardzo, bardzo zawiłe wątki. Ostatecznie rodzina Anny stwierdza, wydaje ją za mąż za zupełnie kogoś innego i ona niknie ze źródeł. A Maurycy Ferber kształci się, zostaje księdzem, wraca do Gdańska i potem zostaje biskupem warmińskim. No więc znów gdzieś ta kobieta nam ginie. Ale żeby nie było tak całkowicie ponuro, to mamy pod koniec XV i na początku XVI wieku znów dziewczynę z patrycjatu. I to była Anna Mant, też córka burmistrza, w ogóle rodzina bardzo zamożna, patrycjuszowska. I oczywiście ojciec wydał ją za bardzo, bardzo dużo od niej starszego wdowca z gromadką dzieci starszych od niej. I ona po roku owdowiała. Owdowiała po roku i zaczął się skandal, ponieważ jak donosiły kroniki, w styczniu 1516 roku Anna Mant, wdowa po burmistrzu Johannie Szeweke, zaręczyła się bez zgody i wiedzy rodziny, ojca i braci, z mieszczaninem Johannem Rilke z Berlina. I Rilke przysłał po nią powóz, przysłał po nią służbę. Ona z zawiniątkami, oczywiście ze swoimi wszystkimi klejnotami, po prostu uciekła do Berlina, gdzie wzięła ślub z Johannem i skąd pisano listy, domagając się należnych jej sum posagowych, oczywiście jej gerady, całej części jej żeńskiego majątku.
krążyły różne plotki, które twierdziły, że ten majątek jest wart 10 tysięcy grzywien, więc jak na tamte czasy ogromną sumę. Nie doczekała się para sprawiedliwości, Anna Mant owdowiała, ale kilka lat później poślubiła, też bez zgody już braci, bo ojciec już nie żył, poślubiła jeszcze innego kupca, kupca z Frankfurtu, Antoniego Gotebkę, i ten doprowadził do ugody z braćmi Anny i uzyskał część majątku. Także to też są bardzo ciekawe akta procesowe. Wspomina o tym w swojej książce o życiu codziennym w nowożytnym Gdańsku, wczesnym nowożytnym Gdańsku, pani profesor Maria Bogucka, a źródła na pewno wymagają jeszcze szerszych badań. Co jeżeli kobieta nie zawierała związku małżeńskiego? Mamy przykłady kobiet, które z Gdańska, patrycjusze, które trafiały do klasztorów, do wspomnianego już przeze mnie klasztoru benedyktynek w Toruniu, do pobliskiego Żukowa, gdzie na przykład mogły nauczyć się pięknego haftu. Mamy takie przykłady haftu zachowane w naszych zbiorach, obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Śledząc źródła pisane, wyraźnie widać, że te kobiety, które trafiały do klasztorów, że one po prostu miały nieco więcej swobody niż te kobiety, które były patrycjuszkami, które poruszały się między kościołem a domem. To właśnie o dziwo mniszki piszą do Rady Miasta Gdańska, do Ławy Gdańskiej z różnymi pretensjami, zarządzają swoim majątkiem, protestują właśnie choćby jak Margaret. No oczywiście Margaret przegrała tę sprawę, no niemniej jednak są bardzo aktywne i sporo mamy właśnie zachowanych informacji w źródłach pisanych o tych kobietach. Kobiety, również te, które były mężatkami, mogły przeznaczać, i w testamentach to również widzimy, mogły przeznaczać część swojego majątku na zapisy dobroczynne, a więc na przykład na łaźnie dla ubogich, na przykład fundowały czy współfundowały różne ołtarze w kościele w Mariackim Gdańsku czy w kościele świętego Jana. W innych kościołach, a więc mogły zgodnie z testamentem przekazać część swojego majątku na potrzeby religijne. Mamy też przykłady kobiet, które udawały się na pielgrzymki. No, taką najsłynniejszą naszą gdańszczanką, choć oczywiście pochodziła z innej miejscowości, jest późniejsza błogosławiona Dorota z Montowych, która jeszcze w XIV wieku kilkakrotnie wyruszała na pielgrzymki. Pierwszy raz udała się na tą pielgrzymkę z mężem i ze swoją jedyną córeczką. Pozostałe dzieci umarły na zarazę, która dotknęła w tym czasie Gdańsk. Ale mamy też zapisy w testamentach wskazujących czy proszących. Te kobiety proszą, żeby ktoś w ich imieniu udał się, modląc za jej duszę, na pielgrzymkę, bądź później na rok jubileuszowy 1500, czyli taki rok, kiedy w Rzymie można było uzyskać specjalne odpusty. Jeżeli już byśmy opuścili grupę patrycjuszek i byśmy pochylili się nad obecnością kobiet na rynku renty, czyli powiedzmy kobiety średnio zamożne, to choćby z badań pana doktora Marcina Grólkowskiego widać pewną obecność i kobiet na właśnie na rynku renty, przy jakichś kontraktach i zastawach, jednak jednak no, niewielki procent. Również jeżeli, no właśnie tutaj mamy przykład upamiętniający kobietę, to jest najstarsze epitafium zachowane kobiece Dohomut von der Becke właśnie przy tej kaplicy, o której wspominałam, 11 tysięcy dziewic, ale zdumiewa nas z kolei nieobecność kobiet na tablicy dziesięciorga przykazań, przykazanie nie zabijaj, kolejne przykazanie nie kradnij i przykazanie
przykazanie, a nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest, jest wyłącznie ilustrowane, pokazani są wyłącznie mężczyźni. Na innych przykazaniach są, jest taki, powiedziałabym, rodzaj gender balance, równowagi płci, a te trzy przykazania tych kobiet nie widzimy. No, po części dlatego, że po prostu, tak jak mówiłam, patrycjuszki, one zamykają się w tym kręgu domu, kościoła i z badań nawet później nad epoką nowożytną, już prowadzonych przez mojego kolegę Dariusza, profesora Dariusza Kaczora, no to jasno wynika, że udział patrycjuszek w przez tak pospolitych przestępstwach, jak tu pokazane na tych przykazaniach, jest po prostu równy zero. Tak jak zastrzegłam, no głównie koncentrowałam się tu w tej mojej wypowiedzi na kobietach z rodzin patrycjuszowskich. Mamy szczątkowe informacje odnoszące się do jakichś służących, że właśnie w testamencie jest wspomniana jakaś służka, czy po prostu widzimy na tablicy dziesięciorga przykazań kobietę, która pracuje w karczmie. Mamy kilka zaledwie wzmianek źródłowych, a więc absolutnie nie da się tego rozwinąć jakoś szerszy program badawczy o kobietach z tak zwanych wesołych domków, czyli o prostytucji w średniowiecznym Gdańsku. Po prostu mamy list, w którym mieszkaniec jednego właśnie z sąsiadujących bodaj Tczewa zaginął w Tczewie, zaginął, wyruszył z Tczewa do Gdańska i no, poszukuje go zarówno żona, jak i rodzina. Przychodzi odpowiedź z Gdańska, że on po prostu zaginął u wesołych dziewcząt, no, czyli po prostu prostytutek, a pojechał kupić materiał dla żony. Mamy też informacje o kobietach, które uciekły z innych miast polskich, czy z Wielkopolski, czy z Małopolski, uciekły dosłownie z węzełkiem, możemy się domyślać jakiejś przemocy domowej, i szukały schroniska, schronienia w szpitalach gdańskich. Jeżeli popatrzymy sobie z kolei na jeszcze te patrycjuszki, to raz przynajmniej w roku na Boże Narodzenie mogły być zabrane do takiego klubu, powiedzielibyśmy dzisiaj dżentelmena, do męskiego klubu, do dworu Artusa. Tu macie Państwo rzeczywiście współczesne zdjęcie tego dworu, w którym to dworze mężczyźni po prostu spotykali się, patrycjusze, kupcy, rzemieślnicy reprezentujący najbardziej lukratywne rzemiosła, spotykali się na piwie. Oczywiście nie mogli tego piwa za dużo wypić, bo był specjalny regulamin. Prowadzili różnego rodzaju transakcje, słuchali muzyki, oglądali czasem jakieś ewentualnie gry i przedstawienia i mogli zabrać, zgodnie z regulaminem, swoją żonę, mogli zabrać córkę. Były organizowane też turnieje rycerskie przy Górze Gradowej, gdzie córki patrycjuszy wręczały nagrody. Także taką reprezentacyjną funkcję też te kobiety odgrywały. No, odpowiadając w dużym skrócie na to tytułowe pytanie, można powiedzieć, że większość patrycjuszek jednak pozostawało w zaciszu domowym. Jeżeli coś o nich wiemy, to wiemy dzięki właśnie zachowanym portretom fundowanym przez ich mężów albo przez ich synów. Ale oczywiście mamy też przykłady kobiet, takich, które, no właśnie jak Anna Mant, próbowały się nieco z tego schematu wyrwać. Jeżeli mogłabym polecać jakąś literaturę, co prawda nie przekazałam jej na slajdzie, to jest oczywiście, są to prace jakby z pobocza samego Gdańska, bo jasne jest, że mamy tutaj pracę pani profesor Marii Bokuckiej poświęconą życiu codziennemu w nowożytnym Gdańsku, ale mamy też opracowania właśnie wspomnianego przeze mnie Joachima Zdrenkę, który zajmował się kwestiami patrycjatu i tu wskazywał, przede wszystkim zidentyfikował, co ważne, małżonki tych patrycjuszy. Tak? Także to nie są jakieś bezimienne kobiety, tylko wskazane jest właśnie, z jakich onych rodzin się wywodziły. Bardzo ciekawą pracą statystyczną jest na przykład praca pana
Kardasza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika o rynku kredytowym pieniężnym, gdzie wskazuje to nikły, co prawda, ale jednak udział kobiet również w rynku kredytowym. Z pewnością warto odwołać się do pracy profesora Romana Czai o pozycji kobiet w rodzinach patrycjuszowskich w wielkich miastach pruskich w średniowieczu, czy badań z kolei Piotra Olińskiego nad wielkimi fundacjami, gdzie właśnie w miastach pruskich, gdzie jako fundatorki występowały kobiety. Także odpowiedź nie jest jakaś specjalnie optymistyczna. Te kobiety pozostawały w cieniu mężczyzn, niemniej jednak dzięki zachowanym źródłom możemy śledzić ich obecność, wskazywać właśnie na to, jak również starały się dbać o pamięć rodziny, o pamięć o swoich przodkach i to nie tylko o przodkach męskich, ale też o kobietach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję Morzejko za przepiękny wykład. Myślę, że tak powiem, zachęcił on przede wszystkim do studiowania dziejów rodziny, nie tylko gdańskiej, szeroko rozumianej rodziny mieszczańskiej i właśnie pozycji kobiet. I proszę Państwa, no, mam nadzieję, że pani profesor przyjmie zaproszenie od organizatorów 21. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, że spotkamy się w Białymstoku, w przepięknych salach kampusu i wiele innych osób będzie mogło również spotkać się z panią profesor i postawić pytanie. Pani profesor, z całego serca pięknie dziękujemy. Ja z ogromną radością przyjmuję oczywiście to zaproszenie i przyjadę do Białegostoku. Jestem bardzo ciekawa tego miasta. Ze wstydem przyznaję, że nie byłam jeszcze w Białymstoku i naprawdę z wielką radością bardzo się cieszę, że właśnie Uniwersytet w Białymstoku, że Państwo organizujecie ten zjazd powszechny i jak najbardziej zamierzam się stawić i z przyjemnością odpowiem na pytania. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Cezaremu Kuklo za to zaproszenie. Dziękuję bardzo.